Katarzyna Kulikowska, absolwentka kierunku politologii, specjalność administracja publiczna. To były bardzo ciekawe studia i bardzo rozwijające. W zasadzie roztoczyły przed nami szeroką perspektywę. Fajna atmosfera właśnie. Wykładowcy ciekawie są przygotowani do zajęć, ciekawie wykładają, że potrafią zainteresować studenta. Powiem panu szczerze, AHE wzbudziła we mnie coś, co gdzieś tam we mnie tkwiło. Dariusz Hojnowski, jestem magistrem Wydziału Politologii Akademii Humanistyczno-Akademicznej w Łodzi. Studia przede wszystkim kierunkowe takie jak chciałam, czyli studiuję to co lubię. Prawie absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi filia Kołobrzeg, Kaszuba Barbara. Politologię wybrałem ze względu na to, że podjąłem pracę w administracji samorządowej. Największa trudność jak do tej pory to chyba samo napisanie pracy i jej obrona później. Marek Marusik, absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, kierunek politologia, specjalność bezpieczeństwo państwa. W tych studiach nauczyłam się wytrwałości i cierpliwości. No i myślę, że dużo wyniosłam z tej szkoły, ogólnie jeżeli chodzi o wiedzę. No i grupę miałam fajną, także tak, podobało się. Piecyk Paulina, absolwentka AHE. My jesteśmy studentkami PUF i bardzo lubiłam pracę na platformie. No fajnie mi się studiowało, no szkoda, że już się skończyło. No Mariusz Kacprzak z Konina. Kadra była super, zajęcia były dobrze zorganizowane. Poznaliśmy dużo, dużo fajnych koleżanek, kolegów. Wykładowcy, dokładnie. O, fajna grupa. Tak. Partnerska atmosfera. O. Ewa jest absolwentka AHE. Dziękuję.